Cześć wszystkim, z tej strony Bartek Kozielski, reżyser studia Acanthus. Dzisiaj co prawda nie ma piosenki, ale mam dla was bardzo ważne ogłoszenie. Otóż w związku z dużą liczbą zapytań udało nam się zorganizować dodatkowe 4 koncerty trasy Acanthus Live 3. W maju i w czerwcu będziemy ponownie w 4 miastach: Gdańsk, Warszawa, Kraków oraz Poznań. Także jeżeli komuś nie udało się zobaczyć nas wcześniej albo chciałby po raz kolejny przeżyć z nami tę trasę, to zapraszamy serdecznie do tych 4 miast. Oprócz tego ruszamy z zupełnie nową trasą, nowym materiałem, Acanthus akustycznie. Będziemy w kilku miastach, wpadł nam do głowy taki nowy projekt, stwierdziliśmy, że chcemy go wypróbować, właśnie dlatego zorganizowaliśmy koncerty w 6 miastach na razie. Będzie to Wrocław, Bydgoszcz, Kielce, Olsztyn, Rzeszów i Radom. Po raz pierwszy Acanthus będzie w Rzeszowie. Chyba nigdy nam się nie udało jeszcze wystąpić w Rzeszowie, także cieszę się, że nareszcie udało się zorganizować jakiś koncert. I to będą trochę mniejsze koncert niż Acanthus Live, w bardziej kameralnym klimacie, więc też to, o co dużo osób prosiło. Jeżeli ta formuła się przyjmie, to na pewno zorganizujemy dużo też więcej koncertów w innych miastach tej trasy Acanthus akustycznie. Także podsumowując, Acanthus Live 3, 4 dodatkowe koncerty oraz 6 koncertów Acanthus akustycznie. Wszystko w maju i w czerwcu. Także jeżeli chcecie zakupić bilety, czy zobaczyć szczegóły, daty, miasta, godziny, wszystko znajduje się pod adresem www.acanthus.pl/koncerty. Daję link w kartach, żebyście mogli wejść bezpośrednio na stronę i tam wszystkie informacje przeczytać, zobaczyć też kilka zdjęć z naszej trasy Acanthus Live 3. A już za tydzień piosenka, nowa piosenka w studiu Acanthus, jak w co drugą środę, a zatem koniecznie bądźcie z nami, ponieważ jest to, teraz będą dwie piosenki z rzędu, które się pojawią, to będą piosenki z musicali, które bardzo lubicie i kochacie i zawsze się nie możecie ich doczekać, także koniecznie bądźcie z nami. Dziękuję i do zobaczenia na trasie!